Something is coming. You can feel it, can't you? You can feel that we are creeping towards the edge. We will take you, willingly or not. Halo, halo! Z tej strony oczywiście Jerzu i zapraszam was do kolejnego odcinka z Far Cry 5. Mamy podążać za nią. Jess. Ciągle coś marudzi pod nosem. Chce się chyba zemścić. Nie wiem, gdzie ona nas chce zaprowadzić, ale pójdziemy zobaczyć. Ciekawość. Zaznaczałem ci. Co ona robi? Strzela do niej? Dobra jest. Może wszystkich wykończę? Nie trafiła. No dobra. Dobra jest, trzeba jej przyznać. Kucharz. He's one of Jacob's favorites. The one who leads his punk. The cooks bought into all of Jacob's bullshit. This motherfucker is gonna get what he deserves. Everything happened so fast. Dobra. Co teraz? Jess. Co jest? Okej. Okay. I don't see him anywhere. Got some people locked up though. Treats people like fucking animals. Keeping them in cages. Okay, let's do this. But keep your head down. They spot us, those hostages are dead. Dobra, to ja pójdę z drugiej strony, bo co? Ty zostań tu, w ukryciu. Oj, oj, oj. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tu co mamy? Wilk szary, dobra. Nie interesuje mnie to teraz, ale co zrobić? Wszystkich trzeba pozaznaczać. Ty zostań tutaj. Tu jest
przejście widzę. Dobra, jesteśmy tu w tym kanale. Nie wiem, gdzie wyjdziemy, ale zobaczymy. Oczywiście wszyscy już teraz idą tutaj. No to pokazałeś. Jak mam to zrobić? Dobra, idę, idę. Thanks. This is the worst fucking day. There were others. They took them up the mountain. Jak to tworzyć? How'd I end up in this mess? Odej. You only get one warning. Fucking hell! Where'd that come Jesus. From? I'm gonna move! Co, nie żyje? Hey, the hot... Motherfucker! Help. Please don't tell anyone I got caught like that. There's more of us. The cook. Dobra. He took them up the mountain. Oh god. Okay, let's get moving. You want to know why they call him the cook? Czekajcie, zobaczę co tutaj jest. Jacob sent one of his guys out to round up this family. Parents and kids. First thing I'm in place. Was starve them. They had nothing. Not even a drop of water. After three days they got so thirsty they had to drink their own piss. I'll just follow you for a little while, sure. So the parents forced it down their throats. Kids puked it right. Znowu idziemy za nią, no fajnie. Miał być po cichu. Sami widzieliście, jak to się zakończyło. No dobra. Jacob's been rounding people up, taking them away to God knows where. Gdzie ona jest? Tu poszła, tak? Tu jest. Roger, on the move. Good to go. Well, they won't try that again. Najpierw sobie ich pozaznaczam. They're gonna execute them. Take point. I got your back. Remember, if they spot us, those people are dead on sight. Coś jeszcze tutaj jest? Zobaczmy. Dobra, dobra, bo już mnie wygrywają. Okej. Okay.
Nie wiem, co to jest. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Miałem najpierw tamtego załatwić, nie? Uy, 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 uy. Znowu mi się pomyliło. Może jakoś przejdę tędy. Dobra. Może najpierw tego, co? Tak, tego. Też za mną łazisz? To nie dało, dobra. Idzie. No chodź, chodź, chodź. Weźmiemy szybko ciało. Dobra, nie mogę wziąć tego ciała, bo jest pod wodą. Okej, chodź tu. Chodź tutaj. Dobra, drugi. Chyba się udało. No dobra, Żydek, gdzie jesteś? Kurde. Sure hope you're here to help. Those judges out there are fucking beasts. They caught this guy. Dobra, poczekaj tutaj, Baleńka. Ja se tylko szybciutko coś tutaj zobaczę, czy coś nie ma. Chyba już tu nic nie ma. Z tego, co tak patrzę. Tak, tak, wiem. Oddalam się, no. Co oni tutaj palili? Boże, zobaczcie. Oni ludzi palili. Coś nienormalni. No nie, no. Dobra, mamy podążać nadal za nią. Jesteśmy. Cześć. I'm with you till you say otherwise. Zobaczymy, co jeszcze wymyśli. So the cook. Yeah, the parents on posts and decided to give the kids a little water. And then he asked if they were hungry.
kids were starving, so they said yes. Started begging for food. Cook asked if they want pork. Kids said yes. So he went out to the parents and took their shoes off and started to play. This little piggy went to market. And the blood poured like a damn faucet. Cook had a big old grin on his face as he offered each little piece to the kids. Przeczytajcie sobie to, co ona mówiła. Ten kucharz jest tylko łot. Nawet nie wiem, jak go nazwać. Kotwiczki jest. Teraz nie mogę, bo... Dobra, idę, idę. Trzeba było wejść tam na górę, ale... Aha, dlatego go nazywają kucharzem. Fajnie. Gdzie ona jest? Tu jest. Dobra. Gdzie ona nas znowu prowadzi? No? Understood. Ready and waiting. Let's take a better look. I'm on it. Dobra, idę za tobą. Okay, I'm here. Understood. The weak are impure and unworthy. There he is. Their souls are plagued. Damn it, he's burning them. So he cooks them with the flame. Tu jeszcze jest jeden. So he cooks them with the flame. Burn! Burn with the light of our father! Sacrifice the weak! Cleanse your soul with God's righteous flame! Jeszcze tu jest jeden. Killed one. Dobra, jeden dostał. Jeszcze nie. Poczekajmy, niech stanie. Dobra, cofniemy się. Tu nie przejdę? Dostał. Tego sobie zaznaczę. I
dostał. Jeszcze jest. Ale pięknie. Dobra, już się ratuję, sorry. Chciałeś za mną łazić, tak? Udało się. Co tu mają ciekawego? Skrzyneczka. Amunicja. Przeszukajmy może tego łotra. Z kucharza nic nie zostało, jak sami widzieliście, tylko zostało... O! Fajne! O! Bardzo fajne. Dobra, tutaj już nic nie ma. Oprócz tych góry, co jeszcze? Wejdźmy może tutaj. Tu jest moja strzała. Proszę. To by było wszystko. Apteczkę mamy. I możemy? Szkoda. No dobra, kochani, ja myślę, że na tą chwilę skończymy już sobie ten odcineczek. Zobaczymy w następnym, czy będziemy musieli za nią jeszcze iść. Jeżeli nie, zobaczycie na pewno, jakąś inną misję wam pokażę. Także jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Chociaż jeszcze zobaczymy, co ma do powiedzenia. Cook's dead and I don't feel anything. All I ever wanted was to find this guy. And now I don't know what I'm supposed to do. Fetch has been right about a lot of shit lately. The cult, Eli, maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And, thanks for everything you've done. Najlepiej smakuje na zimno, także więcej nic szczególnego nie powiedziała. No i jeszcze raz, trzymajcie się. Hej!